W lutym odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw rozwoju Podczela, którego koordynatorem jest architekt miejski. Głównym tematem spotkania było omówienie potencjału tego obszaru oraz harmonogramu działania zespołu. Kolejnym ważnym krokiem było zlecenie badań geologicznych i zanieczyszczeń ziemi na tym obszarze. Miasto otrzymało wyniki. Jak mówi Adam Zwoliński, warunki na terenie Podczela opisane są jako złożone, ponieważ to bardzo duży teren. Prace były prowadzone w 20 sektorach na 70 hektarach obszaru. W związku z tym mamy do czynienia z dokumentacją przede wszystkim, która ma charakter poglądowy, to znaczy daje miastu obraz tego, z jakim gruntem ma do czynienia i jakiekolwiek miałyby plany. W tym momencie nie jest to związane z żadnymi konkretnymi planami, natomiast wykonaliśmy te badania dlatego, żeby nie było niespodzianek, również takich, które mogłyby miasto czekać. Przeprowadzone badania wykazały, że na tym terenie występuje nierównomierna warstwa tak zwanego humusu, czyli gruntów, które zalegają na wierzchu. One mają różną miąższość, czyli tak zwaną grubość. Z tego wynika, że gdyby chcieć prowadzić jakiekolwiek inwestycje infrastrukturalne związane na przykład z jakimś układem drogowym, czy też z rozwojem jakiejś sieci komunikacyjnej, no będzie to się wiązało rzeczywiście z wymianą tej wierzchniej warstwy gruntu, ponieważ no ona nie gwarantuje takich możliwości wykonania tego bezpośrednio. Drugą odpowiedź to na pytanie, które sobie zadawaliśmy, gdyby kiedykolwiek chcieć postawić cokolwiek, czy obiekt jakiś, czy zrealizować jakąś inną inwestycję, czy te warunki gruntowe będą proste, czy złożone, czy będzie można, czy też nie. Jak najbardziej tak. Opinia geotechniczna zawiera także wyniki z badań wód gruntowych. Teren na pewno wymaga wykonania odpowiedniej infrastruktury związanej z odprowadzeniem wód opadowych, a także instalacji kanalizacji deszczowej, która będzie kluczowa, ponieważ woda została rzeczywiście zidentyfikowana. Pokłady wody, która się gdzieś znajduje na głębokościach takich między 0,5-3,5 metra, ona się tam gdzieś sączy w tych piaskach, które są. Natomiast tutaj, żeby nie popełnić błędu, bo mamy dwa rodzaje jakby wód. Mamy tą główną warstwę, tak zwaną wodonośną. To jest ta związana z ewentualnymi, nie wiem, ujęciami, czy też eksploatacją tej wody. I ta woda znajduje się na głębokościach większych, to znaczy między 9 a 12 metrów. Natomiast nie jest to warstwa na dzień dzisiejszy w żaden sposób naruszona, eksploatowana. W wybranych miejscach zbadano też poziom ewentualnego zanieczyszczenia. Jak się okazało, tylko w dwóch z badanych 20 sektorów wykryto zanieczyszczenia, ale jedynie w stopniu śladowym. To są zanieczyszczenia absolutnie nie wpływające na użytkowanie. Są to w jednym sektorze w zasadzie są jakieś resztki substancji ropopochodnych gdzieś tam się pojawiły i jakieś śladowe pierwiastki w drugim sektorze. Natomiast cała pozostała część tych 18 sektorów jest czysto zanieczyszczeń. W ramach badań tego obszaru wysłano także zapytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyznaczenia stanowiska archeologicznego. Ono jest w tej chwili, tak? Nie ma konieczności prowadzenia żadnych badań bieżących, natomiast w przypadku rozwoju tej wizji, gdyby na tym obszarze tego stanowiska no, miały powstać jakiekolwiek obiekty czy też infrastruktura, to będzie to związane z wykonaniem dodatkowych badań, no bo to jest opisane dla takich obszarów i to jest naturalna sprawa. Opinia geotechniczna, którą miasto otrzymało, dała pozytywny obraz danego obszaru w Podczelu. Ta opinia zamyka etap rozpoznania wszystkich uwarunkowań tego terenu. W tej chwili zespół do spraw rozwoju Podczela skupia się na dalszych pracach związanych z wypracowaniem odpowiedniej strategii powstawania wizji dla tego obszaru. Miasto w tej chwili wie, z czym ma do czynienia. Wie, że jest to teren, na którym, który jest w stanie być terenem inwestycyjnym, czy też terenem, na którym będzie jakaś wizja realizowana. Nie będzie tam problemów jakby gruntowych, takich, których można by się nie spodziewać. Całą rozmowę z architektem miejskim nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.